czym jest film? Właśnie na ten temat w Łagowie dyskutowano tu parę lat temu. Temat jednego z seminariów łagowskich był taki, czy kino jest sztuką. Kino jest i sztuką, i rozrywką. Zdania były wtedy podzielone, dzisiaj też pewnie i zawsze tak będą. Do końca świata, dopóki no, film będzie istniał. Dla mnie to jest możliwość przeżywania światów równoległych. Czyli wielu żyć uzupełniających to moje jedno. Film jest najważniejszą ze sztuk, jak to w misiu było powiedziane. Film? So I have no idea what the film is. Something very complex, I think, but beyond this, it's a quite general question. I have no clue, really. But I try to figure out, maybe that's why I do films. No jest, jakby to powiedzieć, przemysłem pozbrojeniowym największym. Myślę, że jest to taka sztuka, przynajmniej dla mnie, która jest najbardziej współczesna, dlatego że łączy w sobie wiele elementów. Łączy muzykę, łączy plastykę, i składa się z wielu rytmów, dlatego myślę, że najwierniej oddaje to, co się we współczesnych głowach dzieje. Podoba mi się zawsze zdanie Krzysztofa Mędraka, który kiedyś powiedział, że dla zwykłych widzów film i życie to jedno, że te dwie sfery ciągle się przeplatają, że całe uniwersum filmu jest tak naprawdę uniwersum ich życia. What is film? Film is emotion, memory. I think for me film starts when I was a child in the apartment of my grandparents, where was a special room to watch TV, and I think there started my relationship to film. And I think for me personally, film is a way maybe to have a look to the world a little bit more sharp, and to get in contact with stories and people, and yeah, a way to think about life. Nie ma jednego filmu. Nie ma jednego rodzaju filmu. Film bywa sztuką. I to jest akurat ten film, który mnie interesuje. Bywa film po prostu rozrywką, spędzeniem czasu gdzieś w jakiejś krainie fikcji. Bywa film oglądem rzeczywistości. Bywa sądem wydanym nad rzeczywistością. Są różne bardzo filmy. Nie ma wspólnego mianownika właściwie, nie ma wspólnej bazy. Są tacy, którzy chodzą do kina, żeby zapomnieć o świecie. Są tacy, którzy chodzą do kina, żeby poznać świat, żeby zrozumieć go lepiej.
ради мегаполисов занимает индийский Бомбей. Он назван столицей хамства. Жители Бомбея признаны самыми грубыми и невежливыми. На такие мелочи, как падение папки с бумагами, там просто никто не обратит внимания. Niepokoiliśmy się. W pracy was nie było. Nie ma nas. Pobił mnie. Zostawił. Dzieci odwiózł do matki, wyjechał. Przykro mi. Nie kłam. Kazałeś zrobić porządek z żoną kurwą? Powiedział mi,